Drodzy panowie, ja w zasadniczej sprawie, ponieważ dzisiaj jest prima aprilis, to mogę mówić prawdę. Tak, wszystkim wam, wrony, też mogę tę prawdę opowiedzieć. Informuję tylko dzisiaj. Jutro to oczywiście odwołam. Ale dzisiaj was informuję o najważniejszej zasadzie. Najważniejsza zasada to jest taka, że kobieta zmienną jest. Kobieta się zmienia pod wpływem różnych czynników, zazwyczaj pod wpływem hormonów. Czyli w ciągu cyklu miesięcznego te wszelkie hormony folikulotropowe, estrogeny, te wszystkie te progesterony i to wszystko, jak się na kobietę rzuci, ta cała mieszanka, to powoduje, że w ciągu miesiąca kobieta jest 4 razy, 5 razy inna. To znaczy człowiek nigdy się nie nudzi, zawsze ma do czynienia z nową kobietą. Chociaż bym powiedział, że nie wszystkie to są te wymarzone, ale to powoduje, że człowiek przeżywa w ciągu miesiąca co najmniej 4 razy stan głębokiego zainteresowania, do czego to jeszcze może doprowadzić. I to jest pierwsze, że jeżeli ożenisz się z kobietą, to zawsze będziesz miał ciekawie. Ona nie będzie z tobą miała tak ciekawie, jak ty z nią, ponieważ ty będziesz cały czas taki sam i będziesz ją po prostu nudził. Natomiast ty będziesz zafascynowany. I to jest prawda, którą mogę powiedzieć w każdy dzień powszedni i każdego dnia. Natomiast dzisiaj z okazji prima aprilisu chcę wam zdradzić jeszcze jedną tajemnicę. Kobieta się zmienia nie tylko w cyklu miesięcznym, ale również w cyklu rocznym. To znaczy co rok ta kobieta się zmienia. Czyli jeżeli dzisiaj bierzesz ślub z przecudną boginią, księżniczką, cudem świata, to cię informuję, że ta kobieta zmieni się nie tylko fizycznie w przyszłym roku, nie tylko to, że zmieni kolor włosów, nie tylko je zapuści obecnie, zmieni uczesanie, zmieni styl ubierania, ale ona się zmieni również psychicznie. Czyli tak jak w tym roku cię kochała ogromnie, to w przyszłym roku będzie cię kochać zupełnie inaczej. I informuję cię, że to się zmieni co roku, to znaczy jak cię w przyszłym roku będzie kochała zupełnie inaczej, to 2 lata później będzie cię kochała jeszcze zupełnie inaczej. No i po paru latach może się okazać, że cię zupełnie nie kocha. I dlatego uwaga, drogi mężczyzno, drogi facecie, drogi myślący człowieku, wniosek jest jeden prosty. Jest wszystko jedno, z kim się żenisz, ponieważ i tak z kim się ożeniłeś, to jest bez znaczenia, bo za parę lat to będzie to zupełnie inna kobieta. I jeżeli przysięgasz, że będziesz wierny jej do usranej śmierci, to przysięgasz tej, z którą stoisz przed ołtarzem. Natomiast wierny będziesz zupełnie innej. I dlatego nie przejmuj się, nie przejmuj się. Ważne, żebyś ty był stały w uczuciach i żebyś ty zdawał sobie sprawę, że w życiu są rzeczy ważniejsze od miłości. Na przykład prima aprilis.